Prawdopodobnie nie. Prawdopodobnie by nie wygrał, gdyby nie środki. Nie możesz na pewno mówić w ten sposób, że środki mu nic nie dały. To jestem daleki od tego i jakbyś mówił, że środki mu nic nie dały, to się kompletnie z Tobą nie zgadzam. To jesteśmy daleko, wiesz, od siebie, jeżeli chodzi o jakiekolwiek porozumienie. Oczywiście dalej możemy być przyjaciółmi, dalej między nami może być sympatii nić, ale w porozumieniu do tej kwestii to będziemy daleko od siebie. Jeżeli chodzi o te środki, które używał Robert Karaś, to tak jak powiedziałem wcześniej, musiał używać do tego testosteron w połączeniu z cyklem. I on nie używał tego miesiąc, dwa, przecież my dobrze o tym wiemy. Kto słucha moich materiałów, to zdaje sobie sprawę, że on musiał to używać cały rok. A więc cały rok zwiększał przewagę nad innymi zawodnikami. Czy to nic mu nie dało? Dało mu to bardzo wiele. Dzięki temu prawdopodobnie wygrał. Takie jest moje zdanie. Oczywiście może się z tym nie zgadzać. A ktoś powie patyk, on pewnie ma jakąś tam genetykę. Może, może ma jakąś tam genetykę. Tego nie jestem w stanie stwierdzić. Czy ma jakieś tam predyspozycje genetyczne do triatlonu? Czy trenował? No ja nie ujmuję mu, że musiał trenować. Ja nie mówię, że on nie trenował. Przecież jestem daleki od tego, żeby powiedzieć, że ktoś nie trenował. Ym, zwłaszcza jeżeli mówimy o Robercie Karasiu. Ale czy te środki mu dały to, że wygrał? Prawdopodobnie tak. I tutaj wiadomo, że no nie da się tego obronić. Nie da się tego obronić. Nawet gdybym chciała, nic do niego nie mam personalnie. Do tego człowieka i współczuję mu. Szczerze to mu współczuję, bo jednak, wiecie, zależy też współczucie, bo hejt. Wiecie, to jest też zależne od człowieka, bo jeden człowiek się nie przejmuje hejtem w ogóle, tak jak ja. Ja olewam, ja sobie radzę świetnie z hejterami. Ja znam sposoby na hejterów. Można powiedzieć, że ja wiem, jak hejterom dokręcać śrubę. <grywa> ja, ja im tylko dokręcam śrubkę hejterom. Także, jeżeli kiedykolwiek hejterzy myśleli, że wiecie, coś mi zrobią, że jakimś tam hejtowaniem, wyzywaniem wpłyną na mnie jakoś, no to się grubo, grubo mylą. Ale są osoby, które oczywiście są podatne na hejt. I ja myślę, że Robert Karaś jest taką osobą, która jest poddatna na hejt. I tu mu współczuję, bo wiecie, yy ja widzę u niego jedną linię obrony. Ja widzę, grasz z nimi w grę, tak, ja z hejterami gram w grę i obojętnie, wiecie co, to jest naprawdę bardzo interesujące, że ktoś jeszcze sobie nie zdaje sprawy, że ja tak naprawdę hejterów olewam. Olewam, bardzo często postępuję w stosunku do nich ironicznie, no, po prostu naśmiewam się z nich. Ja zawsze mówiłem i zawsze to powtarzam, i będę to powtarzał setki razy. Że jeżeli ktoś o mnie mówi gdzieś i wypisuje o mnie jakieś rzeczy, które oczywiście są nieprawdą, śmiało rób to jak najczęściej. Masz nawet moje przyzwolenie. Rób to jak najczęściej. Bo internet na tym polega. Że. Nieważne, jak o tobie mówią, ważne, że mówią. I ja z tego mam zasięgi. Jeżeli ktoś robi szum, jeżeli ktoś o mnie mówi, to akurat to jest na moją korzyść. To na mnie pracuje. A to, jakim ja jestem człowiekiem, to widzą moi widzowie. Moi widzowie to widzą. Tu nie trzeba naprawdę skomplikowanego, skomplikowanych obliczeń wykonywać. Naprawdę nie trzeba mieć, nie wiadomo, jak rozwiniętego mózgu żeby wyczuć człowieka. Także odnosząc się do, do Roberta Karasia jeszcze, to ja po nim zauważyłem, że on jest, on jest poddatny na ten hejt. On niestety ten hejt źle znosi, co widać. I ja nigdy tego człowieka nie hejtowałem, jeżeli chodzi o Roberta Karasia, bo jeżeli ktoś myśli, że moje materiały są hejtem, to jest w błędzie. To jest w błędzie, bo wszystko, co ja mówię, to jest prawdą. I ja wszystko, co mówię, popieram materiałami. Bardzo często tak robimy, że bierzemy cały kontekst wypowiedzi specjalnie. Że oglądamy dłuższą część materiału. Żeby zobaczyć, czasami to nie jest tak, że ktoś żartował. Czy nie jest to tak, że ktoś coś opowiadał. A więc bardzo często oglądamy tego więcej. I... Ja zawsze się wypowiadam sprawiedliwie. Staram się przynajmniej być sprawiedliwy. I w stosunku do Roberta Karasia postępowałem dokładnie tak samo. Jak komentowałem coś, co on tam na, na kanale sportowym mówił i tak dalej, to zawsze brałem większy fragment jego wypowiedzi, żeby się odnieść do całej wypowiedzi. I moim zdaniem możecie, tak na koniec, możecie, bo już zaraz kończymy tego live'a, możecie się ze mną nie zgadzać. Ale moje zdanie jest takie, że ja traktowałem go w sposób sprawiedliwy na wszystkich twoich, swoich materiałach, w sposób sprawiedliwy jak najbardziej. I moje zdanie jest takie, że ten człowiek popełnił karygodne błędy w obronie swojej. Tam były karygodne błędy popełnione od samego początku. Ten wagiograf to jest błąd karygodny. Takich rzeczy się nie robi. W momencie, kiedy zawodnik zostaje złapany na dopingu. I widzowie, kibice przede wszystkim, ludzie, którzy mu kibicowali, bo to ciężko mówić widzowie, aczkolwiek widzowie też, ale ludzie, którzy mu kibicowali, to powinni otrzymać prawdę. A więc on powinien powiedzieć: Dobrze, oszukałem. Oszukałem w ten i w ten sposób. Myślałem, że mi się uda. Zrobiłem to wspólnie z moim trenerem. I chciałbym was wszystkich serdecznie za to przeprosić. Możecie patrzeć na mnie, jak chcecie? Po prostu oszukałem. Wydawało mi się, że inni też to robią, że inni też oszukują. Taka powinna być linia obrony. Tak jest moje zdanie. Bo prawdopodobnie on myśli, że wszyscy oszukują. I dlatego on chciał też oszukać. Tylko, że idąc dalej w oszustwo i robienie z ludzi idiotów. Niestety musiało się tak skończyć. I teraz on może mówić, że on ma depresję, tylko kto mu w to uwierzy? Kto mu w to uwierzy? Ja po nim widzę, że on jest poddatny na, na hejt osób, które widziałem, że go tam hejtują, wyzywają. Nawet widziałem, że tam wjeżdżają na, na tą jego dziewczynę, tak? Włodarczyk. Tak chyba ona ma. To jest niestosowne, oczywiście. Jest to niestosowne i ja przestrzegam ludzi, żeby nie robili takich rzeczy. Także, jeżeli coś nie jest związane ze sterydami, z tym co on robił, tylko z jego życiem prywatnym, to nie warto o tym mówić. Nie warto o tym mówić, bo to jest po prostu niestosowne. Ale moje zdanie jest takie, że linia jego obrony jest niestety, ale spaprana od samego początku. I ten, kto mu doradzał, to to wszystko zepsuł, bo ktoś mu to doradzał, żeby on się bronił w ten sposób. Tak po prostu się nie robi. Tam startuje 9 zawodników i 8 nie złapali tylko karasia. Szymber. Wydaje mi się, że, że do tego nie potrzebujesz środków dopingujących. Jak jesteś po prostu gością, który trzyma dyscyplinę i trenuje cały rok tylko i wyłącznie to, to możesz to wygrać bez środków. Tylko że karaś zaczął się bawić w Fajm MMA. Jak się zaczął bawić w Fame MMA, to to pociągnęło za sobą pewne problemy. I to, to było początkiem tego, że on zaczął oszukiwać z tego, co on mówi. Aczkolwiek, wiecie, ja mam taką zasadę, że jak ktoś raz oszuka, to nie mam do niego pełnego zaufania. Nie mam do niego pełnego zaufania. I on może teraz mówić różne rzeczy. On dla mnie już jest po prostu oszustem, bo oszukał. I to, wiecie, to nie jest coś, coś takiego dla mnie, że to jest dla mnie gorszy człowiek. Żeby ktoś źle nie zrozumiał, że, że ja się cieszę z tego, że go złapali, że on jest dla mnie. Nie, on dalej ma dla mnie wartość taką jak każdy inny. Tylko, że już postrzegam go troszeczkę inaczej jako oszusta, któremu nie uwierzę. Więc to jest chyba, to musi być jasne. Tak samo jak na przykład ktoś ukradnie, to już będziesz na niego inaczej spoglądał. Będziesz pilnował swoich rzeczy, żeby cię nie okradł. Zawsze będziesz to gdzieś miał w głowie, że już cię okradł. A więc możesz dalej mieć do niego szacunek, nawet powinieneś. Traktować go normalnie z szacunkiem jak każdego innego człowieka, ale z tyłu głowy, mimo tego, że mówi, że się zmienił i tak dalej, to zawsze z tyłu głowy masz to, że do końca mu nie ufasz. Że wiesz, że już kradł. Tak samo tutaj. Nie zaufasz już mu. Ja takiej osobie nie zaufam, dlatego bardzo często ludzie, którzy byli złapani na dopingu, ich kariera się kończyła. Momentalnie to był koniec ich kariery, bo ludzie dokładnie patrzą tak samo jak ja. Czy to jest patrzenie zero-jedynkowe? Nie, bo cały czas tego człowieka traktujesz normalnie, on jest, on, masz do niego szacunek, nie hejtujesz go, nie wyzywasz, nie ubliżasz mu ani jego rodzinie tylko po prostu nazywasz słowa po imieniu, że jest oszustem i że mu już nie zaufasz. nie robi się interesów z osobą, która cię oszukała. A dopingowanie i wspieranie karasia, no to jest tak jakby robienie z nim interesu, bo ty go wspierasz, wspierałeś go, a on ciebie oszukał. Jeżeli go wspierałeś, a on ciebie oszukał, to już nie zrobisz więcej z nim interesu. Albo nawet gdybyś robił z nim interes, to nie zrobisz z nim interesu na taką kwotę. Bo wiesz, że on może to zrobić, on może to powtórzyć. To jest moje zdanie.